pierwsza brygada prawdopodobnie już tam dotarła. Miejmy nadzieję, a jeżeli jeszcze nie wszyscy, to pamiętajmy o nich, o tych wszystkich, którzy ukochali ją, którzy uczą nas tej miłości do niej. Przecież ona ma być wierna, ona ma być czysta, ona ma być łączniczką nas wszystkich, żebyśmy byli razem, a nie oddzielnie. Bóg, honor, ojczyzna. Te trzy słowa. To jest dziedzictwo, to jest sposób życia i to jest kierunek, ku któremu czuję się wezwany i szczęśliwy, że mogę iść tą drogą. Zakorzeniony na wartości, które przekazali nam nasi ojcowie, którzy pokochali Boga, honor i ojczyznę, a często oddawali swoje życie za Polskę. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną mieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. W czasie stanu wojennego, pierwszy raz będąc uczniem liceum, zrozumiałem właśnie tą wielką wartość, jaką niesie słowo ojczyzna. I wtedy postanowiłem tak w sercu bardzo mocno, aby służyć jej. Z głębi ciemiów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od miasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączony myślą prosto, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. W twórczości mojej bardzo pragnę realizować to posłannictwo, które przejąłem po moich ojcach, tych, którzy umiłowali ojczyznę, ale jednocześnie to posłannictwo, które przejąłem od świętego Jana Pawła II, tego, który tak bardzo ukochał Polskę, ale jednocześnie który bardzo wyraźnie mówił nam, jak żyć. Mówił, aby przekuwać wiarę na kulturę. To jest niezwykłe nauczanie świętego Jana Pawła II. I szczęśliwy jestem, że dane mi jest tworzyć, będąc jednocześnie zanurzonym w nurcie tego nauczania wielkiego Polaka. Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój.
niech stąpi duch Twój. Tysiąc 50 lat temu zostaliśmy włączeni w niesamowite i wielkie i głębokie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Poprzez chrzest Mieszka I, ale jednocześnie poprzez chrzest Polski. Tysiąc lat później dane mi było urodzić się i jednocześnie otrzymałem takie piękne zadanie, aby być odpowiedzialny za muzykę, za posłannictwo muzyczne w czasie tej wielkiej uroczystości, jaka odbyła się w Poznaniu na stadionie Inea, gdzie świętowaliśmy 1050-lecie naszego chrztu, chrztu Polski. Nas, Panie, w krzew winny, w Twe życie i słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie. Bardzo się cieszę, że udało się wtedy zgromadzić wielu muzyków i chór na 1050 głosów. To wszystko, żeby uczcić naszą mamę, Polskę.
razem z tymi wszystkimi, którzy ją kochają, ale jednocześnie z tymi, którzy ją kochają, a już są w tej wolnej Polsce, tam gdzieś wyżej, tam w sposób doskonały, w bliskości Pana Boga, w bliskości naszej Królowej Polski, Maryi Niepokalanej. Ty, który strącasz władców stron, Ty, który zawstydzasz pysznych, Ty, który wywyższasz pokornych, jest również współpracować z klubem drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Dzięki wieloletniej przyjaźni z Piotrem Wizą i współpracy na niwie artystycznej, tak jak kiedyś Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, my możemy odkrywać frazy, dźwięki, melodie, rytmy i jakoś to łączyć w pewien wyraz, jakoś to wyrażać poprzez te frazy, to co nam w sercach gra. A jednak wciąż mając świadomość głęboką, że frazy te osadzone są na fundamencie tych trzech najwyższych wartości, o których mówili głośno i śpiewali nasi ojcowie: Bóg, honor, ojczyzna. Jakże bardzo dzisiaj potrzebujemy wracać do tych źródłowych odniesień, do tych fundamentów, aby ten dom, który nazywa się Polska, mocno trwał, rozwijał się, był piękny, był przestrzenny, był dobry. Od wojny, nędzy i od głodu, sponiewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie, od nieprawości każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie. Uchroń nas, Panie, od bomb, granatów i pożogi, i gorsze jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie. Uchroń nas, Panie, od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie. Uchroń nas, Panie, uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nas nie ziści, na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc, o Chryste, wlej
nas moc, o Chryste. Wlej w nas moc, o Chryste. No i zobacz, tutaj tak. Bo jest jak jeden akord, tak. Tutaj zostaje w tym miejscu wokalistka na długiej nucie, nie? Tak. Kurka się w tym momencie, ona zostaje. Stop! Jest, tak. Mamy, jest. Dobra, to tak zrobimy.